żeby się pospełniały wasze wszystkie marzenia i żeby na waszym stole nigdy nie brakło jedzenia, a w waszym domu nigdy nie brakło miłości. Zaczynamy podróże od krajów ciepłych typu Grecja, Turcja. Mokrego dyngusa, smacznego jajeczka, dajcie czadu, polejcie się wodą. Tak, koniecznie. Żeby z tradycji było zadość. Wodą, nie wodą. Justyna, Kacper, Marcin, Żurek. No i na deser oczywiście, wiadomo co. Sobotę Wielkanocną spędziliśmy w otoczeniu pięknej przyrody, ale chwileczkę, jakoś musieliśmy się tam przecież dostać, a więc od początku. When the calendar's overflowing and there's places that I got to be going before the morning birds chirp and sing. Before the very first telephone ring, I stop and give thanks for the gift of my life, the air that I breathe and the gift of my sight. The sweet little queen in a dream right beside me, she's my whole world and the life inside me. Zapraszamy was na relacje z polskich świąt wielkanocnych w scenerii szkockiej przyrody, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie. Zobaczyłaś? Zająca. Zająca? No. Ale chodzi teraz. Nie wiem, czy widzisz gdzieś tam, z daleka? No ale w którym miejscu? A widzę, widzę. No, niestety nie mam takiego zoomu, żeby wam pokazać, ale biegnie tam zając taki brązowy. Bo tam jest, Kacperku, przepompownia pewnie jakaś i tam wchodzić nie wolno. Nawet widzisz, jest zakaz. Danger. Fall from height. Fall from height, tak. Ale it's not height, to jest small height. No ale widzisz, nie można tutaj wchodzić. Zbliżamy się do miejsca, w którym będziemy spędzać święta wielkanocne, a konkretnie sobotę wielkanocną. Tutaj sobie święconkę zjemy. Tutaj właśnie jest napisane, o, no niestety nie możemy tam iść, jest zamknięte. Kiedyś można było, ale na dzień dzisiejszy jest zamknięte. Postanowiliśmy zmienić miejsce, tam jest super ławeczka, gdzie możemy sobie siąść, nie widać mnie. Teraz się widać. Gdzie możemy sobie siąść, normalnie jak przy stole. Jest bardziej tak zacienione, bez ludzi. O to chodzi. O to chodzi. Before the very first telephone ring, I stop and give thanks for the gift of my life, the air that I breathe and the gift of my sight. The sweet little queen in a dream right beside me, she's my whole world and the life inside me. Oh. Cudowny kawałek natury, jakiś taki strumyczek płynie sobie z wolna. Jak w tej piosence, bodajże harcerskiej, już nie pamiętam tekstu. Tam, Kacperku, idziemy do góry, właśnie zmieniamy miejsce, bo tak jak widzieliście, tam nie mogliśmy wejść. Rezerwat przyrody, mnóstwo ludzi tutaj przychodzi, spędza sobie czas, no i my nie jesteśmy jedyni. Chcieliśmy jakieś zaciszne, takie nietypowe miejsce znaleźć, kurczę, ale no nie jest. Oczywiście pełny szacuneczek, bo właśnie weszliśmy w tym momencie na farmę owieczek, jak tutaj jest napisane, jest ostrzeżenie, także pełny szacuneczek. I stop and give thanks for the gift of my life, the air that I breathe and the gift of my sight, the sweet little queen in a dream right beside me. Dotarliśmy w miejsce, w którym będziemy spędzać święta wielkanocne. Sobotę Wielkanocną konkretnie, no w zasadzie nie dokładnie to miejsce, które planowaliśmy, bo chcieliśmy takie bardziej odludne miejsce. No to jest w miarę odludne, tam jest ścieżka, tam ludzie idą, ale to jest jakieś 50 metrów stąd, to w sumie nie słychać tych ludzi, nas też nie słychać, chociaż hałasować nie zamierzamy. No także w takiej okolicy będziemy sobie spędzać święta, w sobotę Wielkanocną, jak mówiłem. Tutaj w otoczeniu roślinności, zieleni. Te żółte kwiaty to janowiec, tak? Tak. Patrzcie się, jak ich dużo tam jest. Jak pachną słodko. No, gospodyni tutaj przygotowuje już żurek. Na pierwszy strzał pójdzie żurek, a później się zobaczy. Ciasto też będzie. Wszystko jest. Z kolei ten młody gospodarz też tam coś już przygotowuje. Nie wiem, chyba ognisko zażmierza, tak, Kacperku? No. Nie, żartujemy, nie będziemy w lesie ogniska palić. Chociaż jak widać, ktoś tutaj zostawił i ja osobiście to potępiam. Bo raz, że jest ryzyko pożaru, a dwa, no niszczy się podłoże, niszczy się gleba. Także szczerze, nie róbcie takiego czegoś.
Zawsze w czasie Wielkanocy uświadamiam sobie, jak bardzo lubię żurek z jajkiem i z kiełbasą. A przecież można jeść częściej. No tak, ale jakoś wtedy nie bardzo smakuje. Happy Easter? Powiedz ludziom. Easter. Powiedz wesołych świąt. Nie. To Happy Easter, tak? Wesołych świąt. Wesołych świąt. A to zdjęcia? Wielkanocne. Smacznego jajeczka i tak. Mokrego dyngusa. Tak. Dajcie czadu. Tak, wesołych świąt życzymy wam wszystkim. No i żeby po prostu zawsze na stole było bogato u was, nie? W każdym dniu, nie tylko dzisiaj. I u nas też tego sobie życzymy. A my, tak jak mówiłem, spędzamy święta wielkanocne, a konkretnie sobotę, w takich okolicznościach przyrody. Tam jest jakiś karmnik, tam nam śpiewa ptaszek. Tam też słychać ptaszki śpiewające. Jakieś owady słychać, trzepotają skrzydłami. No fajnie jest, fajny klimacik. Zieleń soczysta, Janowiec, Justyna, Kacper, Marcin, żurek, no i na deser oczywiście, wiadomo co. The sweet little queen in a dream right beside me. She's my whole world and the life inside me. Oh, cause we plant and reap and plow and sow. What we think is what we grow. Strong and steady and smooth and light. Love's gonna make this all right. Plant and reap and plow and sow. What we think is what we grow. Strong and steady and smooth and light. Love's gonna... Wystarczy, że odeszliśmy z Kacperkiem na chwilę i już połowy talerza nie ma. Bardzo śmieszne. No. Ale już sobie mówię, zimno jest, nie? Trochę. Teraz, jakie tutaj mamy smakołyki? Jakie to ciasto teraz jeszcze? Cheesecake, tak? Czyli ser. Ser. Babkę mamy. Tutaj mamy babkę oczywiście. Cytrynową. Klasyczna, no. Cytrynowa, tak? Mhm. Taką kupiłeś. Taką kupiłem. A co ona jest taka pomarańczowa? Nie wiem. Może nie jest cytrynowa. Może pomarańczowa. Może to szkockie cytryny. Natomiast ten tutaj kawałek? No to jest taki, nie wiem jak to nazwać, bo to jest trochę jakby budyniowa masa, trochę jakby snickersowej masy i trochę jakiejś takiej piankowej masy. Dobry, bo taki leciutki, no. A sernik jak smakuje? Dobre. Smakuje sernik? No. A chyba smakuje, bo już zjadłeś. Już zjadłeś? No, minęło może 30 sekund. Dobre, nie? Lecim ten cheese. Ale co chcesz zrobić? One second. Ale co chcesz zrobić? To lecim ten cheese. Za ciężki? No. Let me finish it. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego spontanicznego odcinka, ponieważ był to spontaniczny wypad, spontaniczny plan, że tak powiem. No to jak spontaniczny, to nie plan. Spontaniczna decyzja, aby spędzić sobotę wielkanocną, zjeść powiedzmy taki śniadanie, obiad wielkanocny, czyli tą święconkę tradycyjną zjeść właśnie na łonie przyrody, tutaj w otoczeniu szkockiej przyrody. Tak jak właśnie widzieliście, jak już wam we wcześniejszych ujęciach pokazywałem. I chcieliśmy poprzez ten film tak jakby z wami, czyli z naszymi widzami i z naszą też rodziną, która nas ogląda, spędzić w taki symboliczny sposób, spędzić święta wielkanocne. No bo niestety nie byliśmy w stanie przyjechać do Polski na święta z różnych tam powodów. Także dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Życzymy wam wesołych świąt wielkanocnych i nad następnego roku, znaczy tak się powinno mówić w sumie w czasie Sylwestra, no ale chodzi mi o to, że do następnych świąt wielkanocnych, żeby te 12 kolejnych miesięcy dla was były jak najbardziej pozytywne, żeby się pospełniały wasze wszystkie marzenia i żeby na waszym stole nigdy nie brakło jedzenia, a w waszym domu nigdy nie brakło miłości. Natomiast ja jeszcze przy okazji chciałbym zapowiedzieć, że na tym kanale wchodzi już niedługo seria podróżnicza, to znaczy podróżnicza z nami. Mam nadzieję, że spodoba wam się takie podróże z polską rodzinką, taką typowo, nietypową trochę. Zaczynamy podróże od krajów ciepłych typu Grecja, Turcja, to będzie gdzieś w czerwcu. Wcześniej do Polski sobie jeszcze skoczymy. No i później będziemy się starali podróżować tak często, jak to tylko możliwe. No na pewno będziemy ostro bardzo chcieli tutaj eksplorować wszystkie te najbardziej dzikie miejsca w Szkocji, bezludne wyspy i nie tylko bezludne, ale w sumie głównym celem są bezludne wyspy, a jest ich tutaj 900, więc jest to zobaczyć. Także zapraszam was na kolejny odcinek. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie. I co? I trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka. Justyna, powiedz cześć ludziom, bo ja już się pożegnałem na dzień dzisiejszy. No, cześć. No. Wesołych świąt jeszcze raz.
mokrego dyngusa, smacznego jajeczka, dajcie czadu, polejcie się wodą. Tak, koniecznie. Żeby z tradycji było zadość. Wodą, nie wódą. Wodą. Kacperek, say bye. Bye. No, Kacperek jest zbyt zajęty, ale uwierzcie, chętnie by wam powiedział wesołych świąt. Tylko dzisiaj nie ma tak jakby weny. Zmęczony? No. Ty jesteś zmęczony? Niemożliwe. Tak. Czyli potrafisz się zmęczyć. Dotarli. Ale było fajnie. Super. Teraz się pogoda zrobiła. Już, moment. Teraz się pogoda ładna zrobiła, słońce wyszło, jak wracamy. I w sumie często tak jest. Nie wiem, jak to traktować, zbieg okoliczności, czy nie.